Dla mnie był to materiał wstrząsający. Obejrzałam to nagranie, bo rzeczywiście tym tematem zajmuję się od lat i współpracuję z różnymi organizacjami, ale nie byłam w stanie tego materiału obejrzeć na raz, tylko podzieliłam ten materiał na trzy części, dlatego że no poziom jakby tego, co było pokazywane, po prostu był trudny do odbioru. O ile wiedziałam, co dzieje się na fermach, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt, prawda? Chociaż tutaj akurat w tym materiale no widzimy, że to nawet jest do 100 kurczaków dziennie, które na takiej fermie przemysłowej umierają, które są zaklinowane pomiędzy różnymi urządzeniami, które bardzo często odnajdywane są przez pracowników dopiero po kilku tygodniach, kiedy już ten poziom rozkładu następuje. To powiem szczerze, że ta część dotycząca pracowników ferm, szczególnie kobiet, tego w jak trudnej one są sytuacji na tych fermach, była dla mnie nowością. Wiedziałam, dlatego że niejednokrotnie pracując w Komisji Rolnictwa prosiłam o informacje dotyczące właśnie warunków pracy, na przykład w masarniach i ubojniach, też współpracując z różnymi organizacjami, wiedziałam, że te warunki pracy na fermach są niezwykle trudne. Ale w materiale było pokazane, że no ludzie w jakiś sposób są oszukiwani, szczególnie jeśli nie są z Polski, poszukują pracy, bardzo często mają bardzo złe warunki tej pracy, są wysyłani do najgorszej roboty. Też te kwestie sanitarne na fermach, czyli wszechobecne pchły, które przynoszą potem pracownicy do swoich mieszkań, no to mną naprawdę wstrząsnęło.